kamerą Master TV byliśmy na targowisku przy ulicy Prusa w Łukowie. To właśnie tam w dzień targowy odbywała się akcja szczepień przeciwko COVID-19. My tutaj przyjechaliśmy z Siedlec, z przychodni centrum w ramach objazdowego punktu szczepień. Chcemy, żeby jak najwięcej się ludzi zaszczepiło, żeby z tego skorzystało. Epidemia, jak to można powiedzieć, że po prostu idzie do przodu, z dnia na dzień słychać o coraz większej liczbie zachorowań. Tak więc zapraszamy niezdecydowanych, wytłumaczymy, porozmawiamy, zachęcimy. Trzeba dbać o swoje zdrowie, trzeba po prostu się uchronić przed tym koronawirusem, który zebrał w ostatnich dniach i miesiącach duże żniwo. Jak wygląda procedura szczepienia tutaj w ambulansie centrum? Pacjent przychodzi do nas, wypełnia ankietę kwalifikacyjną, my go kwalifikujemy, mierzymy mu temperaturę, prowadzimy z nim wywiad, on zadaje nam pytania, wszystkie za i przeciw tłumaczymy, jaka jest zasada. Nie zdarzyło nam się dyskwalifikacji, zazwyczaj te ankiety wychodziły pozytywnie. No wszyscy ci nasi pacjenci byli pozytywnie zaakceptowani. Mamy pierwszą dawkę, możemy doszczepiać, trzecią jeszcze przypominającą, tak więc jest taka możliwość. Później pacjent u nas oczekuje 15 minut. Ile osób dzisiaj przyszło? Na tą chwilę mamy 12 osób. Jesteśmy tutaj od około godziny 7:30. 12 osób, myślę, że to jest dobry wynik, ponieważ ostatnio jak byliśmy tutaj, to było około 7. Tak więc myślę, że społeczeństwo ogląda telewizję, widzi co się dzieje w mediach i po prostu chyba się boi tego, co może i korzysta. No jak najbardziej, jesteśmy za. Nie wiem do kiedy jeszcze będzie ten objazdowy punkt szczepień, ale myślę, że to nie chodzi o objazdowy. We wszystkich przychodniach są takie punkty. Tak więc zachęcam wszystkich, żeby się zgłaszali, nie czekając na objazdowe. Iść do swojego doktora rodzinnego, porozmawiać z nim. Niech on wytłumaczy, jakie są po prostu zalety tej szczepionki. No i po prostu chyba musimy. No. Mieliśmy też okazję porozmawiać z osobami, które postanowiły skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Pytane, dlaczego to robią, odpowiadały. Wcześniej chciałam się zaszczepić, miałam takie, nie wiedziałam czy tak, czy nie. Wolałam właśnie Johnsonem, szukałam takiej okazji właśnie, żeby tylko raz przyjść, bo trochę boję się szczepionek. No i też właśnie czekałam dlatego, bo mam alergię, żeby było więcej tych badań, żeby więcej osób się zaszczepiło i żeby zobaczyć, że wszystko jest okej. Okay. Miałem możliwość, teraz okazję, bo miałem trochę czasu. No i głównie to dlatego, że potrzebuję to, żeby mieć święty spokój, żeby móc pojechać na wakacje i tyle. Kolejna akcja szczepień przeciwko COVID-19, na którą nie trzeba się było rejestrować, odbyła się 13 października w Urzędzie Gminy Łuków. Dzisiaj mamy akcję szczepień organizowaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, no we współpracy z Urzędem Gminy. I to jest szczepienie jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Jest to już druga akcja organizowana tutaj na terenie Urzędu Gminy Łuków. Pierwsza odbyła się w lipcu. Zainteresowanie było bardzo duże. Dzisiaj też cały czas mamy pacjentów tak na szczepienia. Myślę, że to wynika z tego, że jest łatwość, tak łatwy dostęp, zupełnie bez formalności, bo to nie wymaga dzisiejsze szczepienie rejestracji. Po prostu trzeba przyjść, trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. To wszystko. O tej dzisiejszej akcji dowiedziałam się od znajomej. No przyszłam, zaszczepiłam się, bo bez problemu, prawda? Szybko. Bez rejestracji. Albo mnie żona kazała. Pierwszy, ja nie taki, nigdy na początku nie chodzę, tylko zawsze na końcu. Kiedyś tam Jandę Millera zaszczepili, to za wcześnie było, to paskudnie się zachowali ludzie. Ale no politycznie. Dowiedziałem się, było u nas we wsi na tym ogłoszenie naklejone. Ale ja to już trzeci raz byłem, już te dwie dawki miałem, a teraz pół roku minęło i trzeci raz. Trzeba szczepić się, bo człowiek może zachorować i będzie bardzo ciężko choroby przechodził. Prowadzimy szereg działań, tak. Prowadzimy akcję promocyjną. Jednym z takich tutaj
z takich zachęt, tak, które oferujemy wszystkim tym, którzy są jeszcze niezdecydowani, jest udział w naszym konkursie pod nazwą Szczepimy się, chronimy się. Oferujemy powerbanki, tak, a spośród później tych osób, które wpiszą nam się na listę, otrzymają powerbanki, jeszcze rozlosujemy nagrody w postaci sprzętów AGD. Promocyjnie tutaj też oferujemy kubeczki, mamy takie z logotypami akcji. No myślę, że szczepienie jest w interesie nas wszystkich, tak, żebyśmy wszyscy mogli się czuć bezpiecznie, wreszcie wrócić do normalności, spotykać się, bo tego bardzo potrzebujemy. Konkurs Szczepimy się, chronimy się, organizowany przez gminę Łuków, jest finansowany ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.